Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy Państwo, bardzo aktualny temat. Nie mam, co prawda, telewizora, więc nie śledzę tego na bieżąco, natomiast śledzę media społecznościowe i tam dużym echem odbił się temat wskazujący w wiadomościach niedociągnięcia i błędy Polskiego Ładu. Wiadomo już, że za ten ład zapłacił stanowiskiem minister finansów. Ale czy na tym się skończy? Czy niedługo Jacek Kurski nie ogłosi, że za fatalnym wykonaniem i w ogóle za całym sabotażem Polskiego Ładu nie stoi przypadkiem doradca Tuska, były doradca Tuska, Mateusz Morawiecki, czyli obecny premier. I ten aktualny temat to właśnie to, czy Mateusz Morawiecki ocali stanowisko? Czy w ogóle uda mu się pozostać w polityce? Wbrew pozorom to już są nie pierwsze przymiarki. Ci, którzy oglądają ten kanał od dłuższego czasu, wiedzą o tym, że już na początku zeszłego roku Mateusz Morawiecki musiał bronić się bardzo ostrą grą przed dymisją. Ta dymisja miała zapaść w styczniu 2021 roku. Rzutem na taśmę Morawiecki wbił się na rozmowę do Kaczyńskiego i przekonał go, żeby punkt wycofania poparcia dla premiera usunąć z tak zwanego Komitetu Politycznego PiS. Chwilę później mieliśmy do czynienia z wyciekiem informacji dotyczącym problemów z majątkiem, z prawem, ogólnie problemów niejakiego Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen. A to właśnie Obajtek był w kuluarach wymieniany jako najpoważniejszy kandydat na zmiennika Mateusza Morawieckiego. Nawet sam prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla partyjnej gazetki Sieci mówił o wielkich wyzwaniach, które stoją przed Obajtkiem. Tamta egzekucja, bo tak to trzeba nazwać, medialna, na Obajtku, przy której widać tropy prowadzą do Mateusza Morawieckiego, nie tylko w myśl starej rzymskiej zasady, że ten uczynił, komu to przyniosło korzyść, ale też było widać to po drugiej reakcji, tak zwanej drugiej strony, nazwijmy to umownie stroną przeciwną Morawieckiemu, a wspierającą Obajtka. Sam też opowiadałem Państwu historię, jak byłem odwiedzili mnie ludzie, którzy powoływali się na wsparcie i współpracę właśnie z prezesem Orlenu, pytając, czy nie mógłbym im pomóc zdobyć taśmy, słynnej drugiej taśmy, która jest znana z opisu kelnerów, taśmy, która została nagrana nielegalnie podczas afery taśmowej, właśnie w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy Morawiecki miał tam jakieś brzydkie rzeczy dyskutować. Co tam dokładnie dyskutował, nie wiemy. Kelnerzy zeznali, że było coś tam o kredytach na słupy i tym podobnych rzeczach. Nikt tego nie wie. O taśmie było parę razy głośno. Na razie nie wiadomo, kto ją ma. Kelnerzy ją streścili, ale to nie ma żadnej wielkiej wartości. Być może taśma, ja tak przypuszczam, jest zdeponowana w jednej lub w paru kopiach w gabinetach bardzo wpływowych ludzi, którzy w ten sposób uważają, że mają polisę bezpieczeństwa. Być może w najbliższych tygodniach usłyszymy również tą taśmę, bo jeżeli premier zacznie słabnąć tak szybko i tak bardzo, to po co trzymać po prostu u siebie w szafie przeterminowany kwit. Na razie poszła informacja, że Morawiecki próbuje dogadywać się z prezydentem Andrzejem Dudą na ciekawy krok. W tym roku kończy się 6-letnia kadencja profesora Glapińskiego na stanowisku szefa Narodowego Banku Polskiego. Pod koniec stycznia prezydent Andrzej Duda, wykorzystując swoje uprawnienia, wniósł o jego ponowny wybór. To jest tak, że w Polsce prezydent wnioskuje o powołanie i odwołanie szefa Narodowego Banku Centralnego, a decyzję podejmuje Sejm. I właśnie moi informatorzy twierdzą, że Mateusz Morawiecki próbował porozmawiać i przekonać pana prezydenta Andrzeja Dudę do tego, aby wstrzymał się z
albo wycofał teraz już rekomendacje, bo teraz już musiałby wycofać dla pana profesora Glapińskiego i właśnie poparł jego kandydaturę. Taki skok z funkcji premiera na funkcję szefa NBP-u, biorąc pod uwagę, że wszystko wskazuje na to, że PiS z Kretesem straci władzę, to jest dla Morawieckiego stosunkowo miękkie lądowanie. Dlatego, że kadencja szefa NBP-u trwa 6 lat i daje wyjątkową pozycję w świecie finansów. Mateusz Morawiecki jest człowiekiem, jako jeden z nielicznych ludzi, którzy nie musieli się z PiS-u, którzy nie musieli się dorabiać na polityce i na władzy swojej partii, ponieważ no, miał ogromny majątek, który zresztą skrzętnie ukrywał przed opinią publiczną, przepisując go na żonę, który pochodził z jego pracy na rzecz banku, z działań jakichś prywatnych, biznesowych. I on, krótko mówiąc, nie ma problemu, z którym borykają się wszyscy ludzie PiS, praktycznie może nie większość, która po prostu zastanawia się, no z czego będzie te wszystkie pałace utrzymywać, po tym jak po prostu zmieni się władza i odetnie ich od dochodów. A jeszcze niektórzy z nich to będą musieli wydawać te pieniądze na adwokatów i kto wie, czy nie na kary finansowe związane z przestępstwami, którymi się dopuścili. Więc taka perspektywa, żeby siedzieć w Narodowym Banku Polskim, to jest coś, co może wydawać się dzisiaj Morawieckiemu bardzo atrakcyjne. No musi tylko znaleźć sposób na to, żeby Dudę przekonać do wycofania się z popierania Glapińskiego i forsowania jego. I tutaj jest, tutaj w ogóle nie jest pewne, czy Glapińskiemu uda się zebrać większość na rzecz swojego ponownego wyboru w Sejmie, dlatego że no, jego polityka finansowa no, jest poddawana krytyce nie tylko przez opozycję, ale również polityka moralna, ale też przez część ludzi wywodzących się z PiS. No. Tylko że to krytyka Glapińskiego nie oznacza, że ci ludzie, którzy nie chcą Glapińskiego, zagłosują za Morawieckim. To byłby kolejny problem dla Morawieckiego, właśnie związany z tym, że raczej trudno sobie wyobrazić, że uda mu się zebrać 231 głosów w Sejmie, żeby go poparły. Natomiast fakt, że takie rozmowy są prowadzone, sondażowe, pokazuje, że Morawiecki dokonuje już powoli swojej misji. Ja przypomnę może, bo na jesieni zeszłego roku mówiłem, że scenariusz wcześniejszych wyborów i dymisji Morawieckiego jest brany poważnie pod uwagę i że Jarosław Kaczyński myślał o tym, żeby takie rozwiązanie wprowadzić w życie. Tych kandydatów było kilku. Przewijała się Beata Szydło, powrót Beaty Szydło. To jest kandydatura bardzo niemiła Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo jej po prostu nie cierpi. Ale z drugiej strony jest to osoba bardzo popularna w elektoracie PiSu. Były też kandydatury bardzo miłe sercu Jarosława Kaczyńskiego, ale kompletnie niecharyzmatyczne, czyli chodzi o Mariusza Błaszczaka i o Joachima Brudzińskiego. Wreszcie pojawiało się też na giełdzie nazwisko osoby, która się teraz też pojawiła jako kandydat na potencjalnego ministra finansów. Chodzi o Piotra Nowaka, to jest taka bliżej nieznana postać gdzieś tam w tle, która ostatnio cieszy się dużą sympatią i zainteresowaniem, wsparciem Jarosława Kaczyńskiego. Tak więc przypomnę, że już na jesieni mówiono tylko, że w zasadzie kariera Morawieckiego jako premiera dobiega końca, no jest zderzakiem. Jarosław Kaczyński, pracując razem z bratem dla Lecha Wałęsy, przejął od byłego prezydenta taką właśnie teorię, którą on kiedyś lansował w mediach, o zderzakach, czyli o tym, że ludzi trzeba wymieniać, bo się zużywają. I on to w ten sposób kiedyś odniósł do braci Kaczyńskich, że to były zderzaki, które trzeba było po prostu wymienić i dlatego musieli odejść z kancelarii. I jakkolwiek kontakty pomiędzy oboma panami są bardzo złe, to Jarosław Kaczyński przyswoił sobie tą pragmatyczną politykę Lecha Wałęsy i stara się właśnie wymieniać ludzi, którzy mu ciążą. I jemu teraz ciąży dzisiaj, ewidentnie mu ciąży właśnie relacja tutaj z Mateuszem Morawieckim. Jego po prostu, nie lubi go elektorat PiS, jego nigdy specjalnie nie lubił. Wyniki gospodarcze nie są takie, żeby można go było przedstawiać jako cudotwórcy. No, dla PiS, jak Państwo wiecie, przypomina w funkcjonowaniu trochę, a może już nawet coraz bardziej, nie tylko trochę, komunistyczną partię. I jeżeli wiadomości Jacka Kurskiego
zaczynają rzucać się na Mateusza Morawieckiego, zaczynają go atakować frontalnie, no to znaczy, że bardzo mocne frakcje grają na jego dymisję. Tam jeszcze oprócz tego materiału krytycznego o Polskim Ładzie była też taka scenka rodzajowa z poniedziałku nagrana na trzeciej rocznicy śmierci premiera Jana Olszewskiego, gdzie między innymi premier Mateusz Morawiecki składał kwiaty. Składał kwiaty też Antoni Macierewicz. I tam została sfilmowana scenka, w której Morawiecki niemalże z wściekłością zareagował właśnie na słowa, które powiedział mu Macierewicz. No, Twitter to komentował na zasadzie, że to niemalże mu Morawiecki przywalił. Dla mnie to wyglądało jak z Pieprza i Dziadu 2022. Powiem, ludzie, którzy się znają i mają dobre kontakty na Nowogrodzkiej, właśnie twierdzą, że Macierewicz zagadał do Morawieckiego, sugerując mu właśnie, że jego czas na stanowisku premiera dobiegł końca. Drodzy Państwo, jeżeli się podobało, to proszę tradycyjnie o subskrypcję kanału i łapkę do góry. Tych z Państwa, którzy chcieliby jeszcze poczytać, zapraszam na portal Wieści24, a wszystkich Państwa, którzy lubią historię, zapraszam do kiosków po historię na weekend, najnowszy numer.